Więc będę w czasie tej drogi krzyżowej czytał te piękne słowa Pana Jezusa. Wysłuchajmy je, żyjmy nimi. Starajmy się, żeby te słowa były dla nas drogowskazem, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu. I ta droga krzyżowa również ma charakter wynagradzający, pokutny za grzechy Kościoła, ludzi Kościoła, za kapłanów, którzy poranili, szczególnie dzieci, młodzież i za wszystkie ofiary tych nadużyć, tych strasznych grzechów, szczególnie za nie właśnie, żeby znalazły uzdrowienie w ranach Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Maryjo, pragniemy tą drogę krzyżową przeżyć razem z Tobą. Ty nas prowadź. Ty bądź z nami przy każdej stacji. Pomóż nam skupić się teraz wewnętrznie, umysłem, sercem, wpatrywać się w ukrzyżowanego, jednoczyć się z Nim, aby przybliżyć się do Niego i upodobnić się we wszystkim do naszego Pana, cierpiącego Zbawiciela. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Możemy powstać. Cieszę się, że postąpiłaś jako prawdziwa córka moja. Bądź zawsze miłosierna, jako ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu Twoim, miłosierdzie moje. Jezu, widzę, że stoisz przed Piłatem i zgadzasz się. Przyjmujesz tą mękę, która ma się dokonać. Ufam Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i rękę swoją chciał odkupić grzeszy. Córko moja, kiedy doznajesz zaćmienia i cierpienia umysłu, a cierpienia Twoje są wielkie, w ten czas bierzesz żywy udział w mojej męce i upodabniam Cię zupełnie do siebie. Twoją jest rzeczą poddawać się woli mojej świętej w tych właśnie chwilach, aniżeli kiedykolwiek indziej. Jezu, bierzesz krzyż na swoje ramiona. Chcę Tobie towarzyszyć na Twojej drodze. Ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie. Pan powiedział do świętej Faustyny: najmilsze dzieci moje, każde poruszenie Twoje odbija się w sercu moim. Łaskawie spoczywa spojrzenie moje na Tobie przed innymi stworzeniami. Panie, pierwszy Twój upadek, krzyż przygniata Twoje zranione ciało. Chcę brać udział w tym cierpieniu. Jezu, ufam Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę Marię. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pan powiedział: byłem Twoim mistrzem, jestem i będę. Staraj się, aby serce Twoje upodobniło się do pokornego i cichego serca mojego. Nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Panie Jezu, wzruszający, a jednocześnie piękny widok, Maryja jest przy Tobie. Maryja wspiera Cię swoją miłością. Dziękujemy, że ona zawsze jest z nami, aby nas wspierać i prowadzić do Ciebie. Dziękujemy za nią. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż rękę swoją świat odkupić raczył. Kolejne słowa Pana. Wszystko, co Cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością. Nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na Ciebie niewinnie. Pozwól triumfować innym. Jezu miłosierny, Szymon pomaga Tobie w dźwiganiu krzyża. Czyni to niechętnie, a potem, poruszony łaską, czyni to z wielką miłością i współczuciem, w jedności z Tobą. Pomóż mi, abym mógł naśladować Go w dźwiganiu krzyża. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste,
Zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pan mówi, nie przestań być dobrą, gdy spostrzeżesz, że nadużywają dobroci Twojej. Gdy będzie potrzeba, ja sam się upomnę za Tobą. Bądź wdzięczna za najdrobniejszą łaskę moją, bo ta wdzięczność zniewala mnie do udzielania Ci nowych łask. Panie Jezu, piękna postawa Weroniki względem Ciebie, niewiasty, która chciała otrzeć Twoją i otarła Twoją zakrwawioną twarz. Pomóż mi również czynić podobnie. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczył. Pisze święta Faustyna w dzienniczku. Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. Powiedział, dopuszcza, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Odpowiedziałam, Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Panie Jezu, drugi upadek Twój, jeszcze boleśniejszy niż pierwszy. Chcę być z Tobą w czasie tego drugiego upadku. Chcę być miłosierny dla braci i sióstr, szczególnie tych zranionych przez ludzi Kościoła. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczył. Odpowiedział Pan, ta chwała rani serce moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia. Dusze pełne egoizmu i samolubstwa. Dusze pyszne i zrozumiałe. Dusze pełne przewrotności i obłudy. Dusze letnie,
które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Panie Jezu, pocieszasz płaczące niewiasty. I my również chcemy pocieszać płaczących mężczyzn, kobiet, którzy zostali skrzywdzeni, bardzo boleśnie poranieni w Kościele. Chcemy, abyś ich uzdrowił. Chcemy o to prosić. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, przyczyń się za nami. Stacja 9, 3, ostatni upadek Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat. Z nich ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. Dlatego serce moje znieść nie może oziębłości. Który za nas cierpiał rany, Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Mówi dalej Pan, a jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, poddam ich w zagładę świata tego. Jakżeż zasiądą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata, ani pokuty, ani zadośćuczynienia. Panie Jezu, zostałeś obnażony z szat. Jak wiele osób, dzieci, młodych zostało obnażonych przez ludzi Kościoła, wykorzystanych, skrzywdzonych. Ulecz rany tych ludzi. Ulecz ich serca, aby na nowo zaufały Tobie i Kościołowi, szczególnie świętym kapłanom i biskupom. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ach, serce, któreś mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią, przeciw mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś mi więcej zadawało cierpień? Jezu, zostałeś przybity do krzyża. Zraniony. Pozwoliłeś na to, bo tak nas umiłowałeś. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wielkie grzechy świata są zranieniem serca mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają serce moje na wskroś. Panie Jezu, konasz na krzyżu. Nie ma większej miłości, kiedy ktoś oddaje swoje życie, tak jak Ty to uczyniłeś dla nas i za nas. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczył. Święta Faustyna pisze, kiedy chciałam się wstawić za nimi, nic nie mogłam znaleźć na ich usprawiedliwienie. A nie mogąc nic ani pomyśleć w danej chwili ku ich obronie, ból mi ścisnął serce moje i płakałam gorzko. Wtedy spojrzał się łaskawie Pan i pocieszył mnie tymi słowami. Nie płacz. Jest jeszcze wielka liczba dusz, które mnie kochają bardzo, ale serce moje pragnie być od wszystkich kochane, a że miłość moja jest wielka, dlatego im grożę i każę. Panie Jezu, zostałeś zdjęty z krzyża. Była tam Maryja, Maria Magdalena, Jan, którzy wzięli Twoje ciało w swoje dłonie.
Daj nam łaskę, abyśmy z miłością przyjmowali Twoje ciało do naszych serc i ciał. Jezu, ufam Tobie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pan powiedział, wyszedłem na Twoje spotkanie, aby Cię obsypać nowymi łaskami. Szukam dusz, które by łaskę moją przyjąć chciały. Panie Jezu, Twoje ciało jest już w grobie. Czeka na zmartwychwstanie. Ty również czekasz na nasze zmartwychwstanie. Najpierw duchowe, przez to, że uwierzymy w Ciebie, a potem na końcu czasów, kiedy przyjdziesz, powstaną nasze ciała do życia. Jezu, ufam Tobie. Panie Jezu, teraz będziemy jeszcze przeżywać ostatnią stację zmartwychwstania. Ale wcześniej jeszcze w chwili ciszy każdy z nas pragnie powierzyć Tobie nasze intencje, nasze serca. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. I stacja ostatnia, 15. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Święta Faustyna pisze, wtem ujrzałam się pośród wielkiej rzeczy uczniów i apostołów i Matki Bożej. Jezus mówił, aby szli na cały świat. Nauczajcie w imię moje. Wyciągnął ręce i błogosławił im i znikł w obłoku. Widziałam tęsknotę Najświętszej Panny. Dusza jej całą mocą miłości zatęskniła za Jezusem. Lecz tak była spokojna i zdana na Boga, że w jej sercu nie było ani jednego drgnienia innego, tylko tak, jak Bóg chce. Pan powiedział, takim jestem i będę dla Ciebie, jakim mnie widzisz i jakim mnie wysławiasz. Już w tym życiu doznasz mojej dobroci, a w całej pełni w życiu przyszłym. Panie, Ty zmartwychwstałeś i żyjesz. Jesteś pośród nas. Prawdziwy Król naszych serc. Radujemy się łaską, którą nam dajesz. Poślij nas w imię swoje, w mocy ognia miłości, miłosierdzia Twojego Ducha. Jezu, ufam Tobie.
który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś bolesna, przyczyń się za nami. Odmówmy też modlitwę za Ojca Świętego w Jego intencjach, aby za odprawienie drogi krzyżowej otrzymać łaskę odpustu zupełnego lub cząstkowego. A wpierw wyrzeknijmy się też przywiązania do wszelkiego grzechu i zła, nawet powszedniego, i złóżmy pragnienie, aby otrzymać ten dar dla swojej duszy albo dla dusz czystołych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew obmyła rany me. W Jego ranach odnajduję zdrowie, w Jego krzyżu życie moje jest. Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew obmyła rany me. W Jego ranach odnajduję zdrowie, w Jego krzyżu życie moje jest. Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew obmyła rany me. W ranach odnajduję zdrowie, w Jego krzyżu życie moje jest. Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew obmyła rany me. W Jego ranach odnajduję zdrowie, w Jego krzyżu życie moje jest.